Dobra, ale siedzimy razem, no nie? Janek nie ma ochoty spędzać czasu ze swoją dziewczyną, Anitą, która wciąż go krytykuje. Woli towarzystwo Pauliny. O, Janek, siadaj. Co ty jesteś taki rozczochrany? Jakoś tak wstałem dzisiaj. No ale prosiłam cię, żebyś rano czesał włosy. Uczesałem wczoraj, po umyciu. No ale kładziesz się spać z mokrymi, to rano wyglądasz jakiś menel. Co to w ogóle jest, prawda? Tak, oczywiście. Jezus Maria, Anita, ty nie masz co robić? No co? Od rana czepiasz się jakieś nieistotne pierdoły. Bo my się spieszymy. Chodź, Amelia. Od rana czepiasz się jakieś nieistotne pierdoły. O co ci chodzi? A, o nic. Dobra, nie gadaj tyle. Możesz iść mi kupić wodę do sklepiku? Co? Przecież byłaś wcześniej. Czemu sobie nie kupiłaś? Nie gadaj tyle, tylko idź. Wiesz co? Zachowujesz się jak jakaś księżniczka. Co jest ten twój sługus, żeby wypełniać twoje rozkazy? Jestem twoją dziewczyną, to chyba mogę tak się zachowywać. No, niestety. Słucham? Wiesz co? Nie, po prostu myślę, że Paulina ma rację. Co? Jaka Paulina? To ja jestem twoją dziewczyną. Co mnie obchodzi ta kretynka? Wiesz co? Już nie. Ty chyba nie chcesz teraz ze mną zerwać. Właśnie z tobą zerwałem. Jezu, już nie dało się tego wytrzymać. Naprawdę chciałem, żeby było dobrze między nami, ale od jakiegoś czasu po prostu nie dało się. No i jeszcze pojawiła się Paulina, zaczęliśmy się przyjaźnić i w ogóle. Może to kiedyś ona zostanie moją dziewczyną. Fajnie by było.